Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku gry naszym kanarkowym państwem, jakim jest Hishin Kaifa. No i tak jak zapowiadałem, dzisiaj mamy wojnę z Rosją. Poland Plus wciągamy? Nie wciągamy Polski do wojny. Z nami wbijamy się w Rosję, będziemy chcieli przejąć po prostu tutaj te prowincje, jak i dokończyć przyjmowanie Trade Noda. Trade Noda jakiego? Perskiego, tak? Przejmowanie trainoda perskiego, ponieważ jest to bardzo bogaty trainod. Tutaj w samym tym trainodzie produkujemy 15 golda, no drugie 15 tutaj aż transportujemy. Ej, w sumie to na to bym też by mi zależało, żeby się przejąć do końca. Transaksonia, Korosan. O kurde, dobra, to trzeba byłoby tutaj, nie wiem, więcej okrętów wysłać czy cokolwiek za jakiś czas. Nieważne, no ale tak czy siak, my się szykujemy, żeby tutaj zdobyć może ten obszar cały, zobaczymy, może będziemy wchodzili jeszcze w te Indie. Tak jak wiecie, Dharma wychodzi 6 września, dzisiaj jest 20 sierpnia, więc tak naprawdę nie opłaca mi się zaczynać żadnej nowej serii po tej serii, więc sobie poczekamy, zobaczymy. Jeżeli ta seria się skończy jakoś wcześniej, to postaram się porobić takie troszeczkę inne moje projekty, które chcę i zrobię sobie małe wstrzymanie z Europką do... Zresztą ja bym miał dostęp do Europki praktycznie pewnie, bo zazwyczaj mam tydzień wcześniej dostęp do Europki, więc akurat najnowszy dodatek jest taki dość spory, naprawdę sporo zmian robi, naprawdę sporo zmian wnosi, więc będę musiał też sobie to spokojnie poogrywać. No i potem oczywiście też planuję porobić poradniki, jak i samo omówienie tego dodatku, bo naprawdę wydaje się być spory. Jak i też dużo zmian będzie, nie tyle w dodatku, co w patchu. Więc też trzeba będzie zrobić takie wam szybkie zestawienko 10-minutowe, co jest w patchu, co jest... co jest w dodatku i tak dalej, więc tego też będziemy mieli dość sporo takiej roboty. Dobra, Wargol mamy. Osman się bije z po prostu Rosją. W ogóle wam pokażę statystyki ekonomiczne, jakie mamy wyjebiste. Czekajcie, przecież to tutaj kliknę. Jesteśmy drugim państwem na świecie, zaraz po Mingu. Jakbyśmy byli nawet przez nasz handel. Po prostu handel w tym regionie jest naprawdę bogaty. Jak i produkcja w tym regionie jest naprawdę bogata, już wam pokazuję. Zobaczcie, ile tu jest takich naprawdę drogich surowców po 4 golda za sztukę. To jest za 3 golda za sztukę, to 4,5 golda za sztukę. Więc to jest masakrycznie dużo surowców, które możemy zboostować produkcji i mieć naprawdę bogaty region handlowy. Perski region handlowy to jest jeden z lepszych regionów, by the way. No jakby nam się jeszcze udało tutaj z tą Aleksandrią coś zrobić za jakiś czas, to byśmy też mogli to fajnie tutaj zrobić, tym bardziej, że mamy bardzo dużo handlarzy, mimo wszystko. I moglibyśmy tutaj naprawdę to mocno zboostować. I boli mnie to, że mi te 16 golda ucieka, no ale nic z tym nie zrobię niestety. Nic z tym nie zrobię, no Osman też ma tutaj silne udziały w handlu, że tak powiem. Dobra, Wargol zdobyty. No bez jaj, zginął mi władca? A następcy nie mamy, ale ma 60 lat. No jebiście. Coś przeczuwam, że będę miał bardzo kiepskiego władcę następnego, to trudno. Army profesjonalizm. National manpower 10%, ale dyscyplinę będziemy mieli zwiększoną. Decline on quality. No dobra. Reforma jest odpowiedzią, tak? Reforma armii jest odpowiedzią. National tax modifier, ale corruption layer. A dobra, to zróbmy. Dobra, tutaj tak, zaraz mamy kapa. Ile eventów? Dobra, to akurat wiem, że muszę to wybrać. W cholerę eventów. Patrzcie, jak mu opłacę za tą technologię. A następną serię będę chyba robił w Indiach. W zasadzie dużo będzie nowych serii. By the way, polecam obczaj. Ja zresztą nie będę wam mówił, w sumie nie będę wspominał o Ryuku, Trimon Science i takich innych tam rzeczach, bo po co? Jeszcze mi przyjdziecie na streama. A kto by się mógł tego spodziewać, nie? Że kiedyś mi pogrzeje i będę chciał zrobić Ryuku. Ej, tu mam jedną armię. Czemu ty masz czarną flagę? A, i teraz możemy też harsh treatment robić. Wyjebiście. Tylko pamiętaj, Luka, że ty tutaj... A ja gdzieś tutaj... O, właśnie ciebie trzymałem. Year Army Tradition też niech będzie. United Region. Home Region. Hishin Kaifa, nieważne. To nie. Ale czy ja tutaj... Wziąłem harsh treatment też. I aż tyle jeszcze bóle za tych Persów walonych? A, teraz już bóle mniej. Fuck them all. Fuck them all, a tutaj już ósemeczkę. No i teraz nasz absolutyzm rośnie pomalutku. Dalej w górę. Chociaż no mówię, no na tym etapie to już od dawna powinniśmy mieć od 30 lat przynajmniej na maksa wszystko na te zrobione.
Okej, okay, nasze armie niedługo się spotkają z armiami rosyjskimi w tym regionie. Mamy beznadziejnych generałów w stosunku do generałów rosyjskich. Osman też jakoś tak się napotkał chyba z Janem Olbrachtem Ostrowskim. Chociaż nie powiem, że tutaj mogą zamknąć Polaczków. Jakby co. Na tej wyspie, no ale zobaczymy. Dobra, my za to stoczymy teraz bitwę z ruskimi. 116, mam lepszą dyscyplinę, lepsze morale. No ale ich generał jest lepszy od naszego. 2-4, my mamy Isa coś tam, 2-2-3. No to, no i tak rozwalamy rosyjskie armie. Żeby nie było. Rozwalamy rosyjskie armie, chociaż przegrywamy tą wojnę. Osman zostanie naprawdę pociśnięty. Osman! Kurde! Ja wiem, że cię bardzo tu blokowałem podczas tej serii w ogóle. Ale bez przesady. Osman! Ja tu na ciebie bardzo liczę. Stracił stolicę. No ja na ciebie liczę, jak liczę. No jak Osman mi wyjdzie z tej wojny, to mam przejebane. No Polska porobiła Osmana. Dajmy mu może subsydia? Na jakiś okres przynajmniej. Ewentualnie może gdybyśmy może wsparli to Osmana? Gdybym wysłał dwie armie tutaj do wsparcia Osmana, to i tak chyba byłoby za mało, nie? Nie wiem, czy on dorekrutuje teraz wojsko. No tutaj Ruski mają dużo, no jeżeli ja będę miał sam wojnę z Rosjanami, to tak ciężko to widzę, powiem wam szczerze też. No też się wbiłem od tej strony. No dobra, to tędy przejdziemy. Tą armię wyślimy tutaj w celu odbicia Konstantynopola. I może jakoś to będzie. No nic, ta wojna okaże się być droższa chyba niż myślałem. Zwłaszcza jeżeli Lukas po prostu jest na tyle głupi, żeby chodzić z takim 100 tysięcy po prostu jak ostatni bot. Ej, od dzisiaj robimy wyzwanie. Jesteś ostatnim botem. Jesteś ostatnim botem, już nie idiotą czy coś, tylko jesteś ostatnim botem. Dobra. Obleganie. No, nie dorwę go. Nie chcę, żeby mi tutaj odbijali te terytoria, które kontroluję. Trzeba się tu trochę cofnąć, chyba że dam radę. No nie, ale mamy speeda, nie? Już na tym etapie rozgrywki. Wyjebiście. Okej, okay, tu się coś we mnie wbija. 40 tysięcy Rosjan. Plus Polaczki. Więc będzie źle. Kurde, uciekł? Tam już się nic we mnie nie wbija. No i zniszczyli Osmana. No kurde mol! No dobra, jak panie ten fort, to gdzieś ich atakujemy dalej. No, dorwaliśmy ruskich. Wyjebiście. Astrachań odbity. I tu jest kolejny, kolejna ruska armia. Tutaj się wbija 28, 25. No może dadzą radę chłopaki, nie wiem. Nasza armia. Cotton Imports, ok. Tutaj odbijamy. Nasza armia też tam leci na tym wsparciu, ale czy da radę? Zobaczymy, no. Dobra, tu dorwaliśmy. Wyłączmy. Speedowanie i niech mi po prostu lecą szybko. O, tu ich może tych dorwiemy, to lećmy dalej. No, Osman toczy walkę. Osman, jakie ty masz statystyki, że taki wpierw dostajesz? O Boże, Osman! Och, Osman! Po prostu 20, jaki beznadziejny on jest. Okej. Okay. Ja chyba przegiąłem właśnie. Znowu. Znowu to zrobiłeś, Lukas, znowu to zrobiłeś. Dobra, wbiliśmy się w Rosjan. 3-5, naprawdę mają genialnych ten generałów. Ja mam 1-4. Po prostu, no co, no co, no. 2-3, 4. No ja, no, ale statystyki. Boże, ile oni mają morale. 1-5-4. A w sumie może być. 1-5-4 to nawet nie zły, no nie jest najlepszy, no ale tak jesteśmy daleko z tym. Idee wszystkie mamy, dopiero na 22 poziomie technologii, w sumie to już powinienem się zastanawiać, jak ją chcę mieć kolejną ideę. Najgorsze w tej serii jest to, że ja, tak samo w przypadku tej grenady, którą tam sobie grałem w zasadzie,
To mam pomysł do pewnego momentu na serię. Już teraz, jak mamy tą końcówkę, to już w ogóle dalej pomysłu na tą serię mam. Bo już tyle razy świat podbijałem, tyle razy inne rzeczy robiłem, że nie chce mi się po prostu po raz enty robić, wiecie, jakąś taką imbę, że tak powiem. Bo już jesteśmy imbą. Kurde, Polskę trzeba było lecieć zająć najlepiej. A dojazd na Warszawę mamy po prostu jak do, nie wiem, Dziewicy Orlańskiej, cokolwiek. Więc może Polaków po prostu zajmijmy i zwhitepisujmy, bo nie myślałem, że oni mi aż tak przeorają Osmana, kurde, po prostu, no to tak, no to jest ten okres Wiednia, więc żeby nie było. Widać, że chyba Polacy dostają bonusy, minus 10, no, czy plus 10 przed Osmanem, tak, bo Wiedeń, wiadomo. W tym okresie. Imperial Conquest, ja potrzebuję prestiżu, no jakbym wymieniał władcę, to tak. O. Tu się wbiliśmy. Polaczki 6-2, 110, mają niezłe morale. No i przegrywamy. Zwłaszcza, że tutaj wsparcie im dojdzie, więc trzeba będzie się cofnąć. A nasi generałowie to debile. No ale może będziemy teraz... Ej, teraz jesteśmy rocznie na plusie, to wyjebiście. No, wycofaliśmy się. Też trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Ja, Konstantynopol odbity. Osłon, ja ci daję tyle hajsu. Dobra, chyba nie mają zadłużenia, tak mi się wydaje. Mają tyle hajsu. No, Spy Network Construction. No robię Spy Network na ruskich, ale na Polaków w sumie też bym musiał, gdyby nie to, że do Warszawy mam po prostu mój na wstęp. Jak do gimnazjalistki, nieważne. Chociaż te teksty też są chujowe. Nie wiem, czemu mam to skojarzyć. Ja chyba za dużo ostatnio oglądałem takich dziwnych streamerów. Testujących jedzenie, nieważne. Właściwie to youtuberów, nie streamerów. Streamerów to ja praktycznie w ogóle nie oglądam. Warszawu nadchodzę. Po prostu praktycznie wejście mamy tylko jak chcemy. W sumie może tu się cofnimy. A to, że Osman nie ma fortów ulepszonych, nic nie ma zrobionych, to jest taka tragedia. Ty, Sue for Peace. Jej! Ale to, co Polska ma najlepsze, to, że po prostu się poddaje zwykle, jak zwykle, po prostu, zostawiając swoich sojuszników, a ja mam czarną flagę i muszę się cofać na... A nie, tutaj się muszę cofnąć co najwyżej. Wyjebiście. No, tu mi wszystko odbijają. No, co za szlak by to trafił. Chodźmy ich zniszczyć. W takim razie bez Polski już Rosja nie da rady. No, nasze armie tu zmierzają, mamy za dużo. Ale to może stabilność sobie zwiększę w sumie. Bo czemuż by mnie stać? Nie mam gesta. Ja mam za mały kraj zresztą w ogóle, jak na ten okres rozgrywki. Bo ja mogę mieć w tym momencie już 33 state, mam 20 tylko. Najlepszy, który bym mógł mieć, to ma 27. To są cienkie, powiem wam szczerze mówiąc, te state na ten moment. Dużo bym nie zarobił. 88. No dobra, ten wezmę, bo to się jeszcze opyla. Tu muszę ten też raczej brać. No tutaj to wiem, że to jest piasek, ale 1,61 to może też coś będzie. ...1,52, też na tą kulturę staram się zwracać uwagę. Dobra, no może aż tak cienkie to nie było, dobra. Wzmacniamy nasze państwo cały czas. Buntowników nie mamy, kurde mol. My mamy za stabilny kraj, totalnie, za stabilny kraj. Ale takim gówniakiem zaczynaliśmy, serio. Zróbcie sobie tego achievementa, jak wam pokazałem ten sposób, bo to jest naprawdę fajny achievement. Mało osób go ma na Steamie cały czas. Więc to jest taki, no, dość prestiżowy, że tak powiem. No, w sumie napiszcie ewentualnie, czy go macie, czy go robiliście. I jakie macie podejście do tego achievementa, bo też w sumie jestem ciekawy. Co na jego temat myślicie? Ja to pamiętam, że jak Merda przechodził ten achievement, to mi jakieś tam strasznie jojki miał. A ja w zasadzie chyba to za pierwszym razem tutaj wszystko robię. Ale to też pokazuje, jak to czasem jest, nie? Bo są achievementy, które... Znaczy, jak wam się gra ułoży, to zrobicie niektóre achievementy od razu, nie? Jak wam się gra nie ułoży, to możecie na distorę startów mieć i po prostu będziecie mieli pecha. No tak niestety w tej grze jest, więc w sumie też tak nie mam co za bardzo tutaj śmieszkować z Merdy, ale
mogę. Dobra, nieważne. Dobra, wbijamy się w ruskich. W sumie to nawet dobrze, że te straty będę... O kurde, no nie dziewiątkę! Osman! Ty szmato, zostawiłeś mnie. Osman, ja się obrażę na ciebie. To ja ci daję subsydia. Wszystko, ty szmato walona. Tak? To cancel. Ja już ci nie bulę. Ja już ci nie bulę. Nawet bulę. A, już pobijemy ruskich. A, kto czarną flagę mam? Gdzie mam czarną flagę? A, tutaj, dobra. Idziemy na Moskwę i kończymy tą wojnę. Idziemy na Moskwę i kończymy tą wojnę. I w sumie to chyba będzie mnie czekała kolejna wojna z Mamelukiem za jakiś czas. Ale jeszcze długi czas. Nie wiem, wbijać się w te Indie? Bo w sumie z Osmanem też bym mógł mieć, już dałbym sobie radę. On jest w zasadzie już słabszy ode mnie. Zobaczę jaki. Pieniążków mam więcej. Kurwa, ile więcej. Hajsu, panie. Ale to chyba coś zrobiłem podczas tej tury. Nie, 259. Tylko, że on może mi wtedy wejść w przyjaźń. No armię mam mniejszą. Zdecydowanie mam dwa razy mniejszą armię od niego. Zobaczcie, że mimo iż mam tak potężny kraj, w sumie wielkościowo to jesteśmy podobni, ale on ma takie bonusy do liczby wojska, Osman. Ale te murale są tak słabe. Te murale są tak słabe u Osmana, że to jest masakra. Ja bym mu się w niego wbijał i mu to wszystko niszczył. Serio. Ja bym pokonał Osmana. Jak pokonałem Rosjan, to pokonam i Osmana. Powiem wam szczerze. Zajmujemy Moskwę, pisujemy, bo w sumie u Moskwy najgorsze jest to, to jest chuj duży kraj. I to jest zdobycie 100% warskora, zazwyczaj jest niemożliwe. Dobra, trzeba tutaj zniszczymy. Do Indii bym też doszedł. Tylko, że jako taki kraj tym się tak średnio opyla. Zresztą w ogóle teraz w Indiach to... Ej, to w sumie te kraje indyjskie i WC to będzie po prostu masakra, żeby to robić. Bo na WC to podbijasz praktycznie wszystko, nie? Bardzo rzadko masz możliwość robienia tych trade regionów i tak dalej, bo wszystko podbijasz. Jak to na tych nowych mechanikach zrobić, to nie mam żadnego pojęcia, serio. Trade. Ale w sumie to nawet może będzie to fajnie sprawdzić, czy na nowych mechanikach Ryuku będzie łatwiejsze, czy gorsze, trudniejsze, nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy, dobra, to. Ale to oczywiście, jeżeli zbiorą się z Donate'ów te rzeczy, które tam mają być. Nieważne. Kurde, kupiłeś krowę? A i mówiliście, żebym zrobił też achievement polegający na zbudowaniu fortu na krowie. To chyba na górach w ogóle i coś tam. Czekaj, nie, mapka terenu. Góry, o, tu, że mam zrobić fort. Ale nie mogę, bo nie mam tego. Nie, no mam. Czemu nie mogę zbudować fortu? Bo ja masz pieniędzy, dobra. Zapamiętam, tutaj zbuduję fort. I co ja mam w tym achievementie zrobić? Aha, i supply depot muszę tam mieć. Dobra, no to zaraz to sobie tam zrobimy. Supply depot. Chyba, że tutaj na przykład już też tak jest. O! Ale tu mamy to. No robimy achievement. A ja wojnę jeszcze toczę, czekajcie! Ja myślałem, że skończyłem tą wojnę. Masakra. Nie, Lukas, ty jeszcze toczysz tą wojnę, dobra. Regiony. Nie, obszary? Tak, o. Tutaj i ja tę handlówkę potrzebuję, o, to zdobyć wszystko. A tutaj jest też ten, co to jest? Samarkand, ale Samarkandów to ja nie zdobędę, kurde. Tutaj to, w zasadzie nie, nic o nich więcej nie potrzebuję. Nie wiem, takie coś, to jest potem Bukhara. Ona zazwyczaj była wysoko developmentowa. Samarkand jest z tej. A, co jakieś gówniaki, będę miał fajniejszy napis. Nieważne. Albo więcej tych buntów. O, takie coś sobie zróbmy, dobra. Bez pieniędzy. I tak mam ich dużo. Moje straty jest to 3000. Nie jest tak źle. Wszystko korujemy, oczywiście zdobyliśmy kolejne udziały w tym trade regionie perskim, niech mi się to przeliczy. Czy było warto, czy nie warto? 82, a to jeszcze nie jest twardo dodane.
Więc teraz trzeba, muszę stoczyć wojnę z Transaksonią, którą zerwałem chyba sojusz, bo byli już upierdliwi. Muszę stoczyć wojnę z Korostanem i innymi pierdołami z tego regionu. No ale to za jakiś czas. A co ja robiłem innego? A, achievement, achievement. Nie. Mamy czarne flagi. Ej, tam coś się utworzyło, czekajcie. Livonia? Wow. Dobra, Ulemie musimy... Ulema się ulała, musimy dać im ziemię. Czy tylko gdzie wam dać tą ziemię? Dobra, tutaj. Jak serio, jakieś badziewia muszę im dawać cały czas. A to są tak dobre terytoria. A co ja mam do pupa? Mam ich w dupie. 1190 manpowera. Dobra, nieważne. No i muszę się tu przeszkolić. Może rzeczywiście tutaj teraz z tym fartem. No czekajcie, Transaksonia ma wojnę z Korostanem. I Korostan nie ma na sojuszniku już Bachmanisu, czy Bach? Tak, zerwali sojusz. No to możemy zaatakować i Transaksonię, i Korostan jednocześnie w sumie. Bo to są słabe nacje w ogóle. Zróbmy sobie claim i wjedziemy w oba państwa na raz. Dobra, na ruskich. Olać ruskich, już nic od nich nie chcę. I tak dalej. No i myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek, na tym pozytywnym aspektem zdobycia achievementu Cowardly Tactics. Stoimy na górskim forcie z livestockiem. Tak, zdobyty achievement. Wyjebiście. No i jesteśmy też już coraz bliżej zdobycia Saladyna, więc jesteśmy też na dobrej drodze. I to jeszcze mogę zrobić. 10. Nie wiem, gdzie jest Czeczalis. To się piecze. He, Halis, he, nie wiem, czy mi nie znajdziemy tej prowincji, może jej jeszcze nie znam, chociaż nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ale się żegnam z wami, dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się kolejnym razem, hej!